No i proszę. Jest. Ale piękny. Ale piękny strzał. No to jest piękna ryba. Muszę wziąć podbierak. Witam Was serdecznie ponownie na kanale Piking. Znowu szczupak. No bo co innego można łowić w maju. Zmiana przynęty. Zmieniłem przypon, podozbrajałem gumy. No i próbuję swoich sił. Stoję na prawie 15 metrach, rzucam na wypłycenie. Jak na razie pierwszy rzut pusty. Nie wiem, bo założyłem nową gumę, zaraz ją Wam pokażę. Nie wiem, czy coś złowi, bo na nią nigdy nie łowiłem. Byłem w sklepie, zobaczyłem, więc wydała mi się całkiem atrakcyjna. Więc ją wziąłem, dozbroiłem. Tak to wygląda, taka gumka Robinsona, bodajże Longinus, tak? Tak, Longinus. No i zobaczymy, czy Longinus coś będzie robił, bo jeżeli nie, to wracamy z powrotem do flankera i łowimy flankerem. Flanker jest sprawdzony, także nie ma co tutaj wymyślać, no ale z ciekawości wypadałoby sprawdzić. Poprawiam pin, siedzi. No i oramy dalej. Zrobię jeszcze parę rzutów drugim zestawem. Flanker w troszkę większej wersji niż ostatnio. Razem 20 cm bodajże. Już dzień dosyć mocno dmuchało, ale teraz się uspokaja. No i zobaczymy, czy będą jakieś rezultaty, czy nie. No i proszę. Jest. Ale piękny. Ale piękny strzał. No to jest piękna ryba. Muszę wziąć podbierak. Było piękne branie, naprawdę piękne branie. Piękny strzał. Myślę, że to jest dosyć ładna sztuka. Na pewno to jest ładna sztuka. Wyszedł na górę. Nie fikołkuj. No jest. No, słuchajcie. Strzał na nową gumę. Na którą jeszcze nie łowiłem. Dzisiaj był jej chrzest. No i wygląda, że będzie fajna. Mogę go wziąć. Rybka jest ładna. Ale w twardym miejscu. No dobra, co my tu mamy? Nie wiem, czy będzie go całego widać. Nie wziąłem miary ani wagi.
ponad 80 cm, 85, coś takiego. Bardzo ładna rybka na Robinsonka. Patrzcie, piękna rybka. Wisiał tylko na dozbrojce. Nawet rozgiął, mimo że jest kotwica mocna, ale wygiął jeden hak. Nie strasznie, ale odgiął. Teraz nie będziemy się bawili w zmianę. Tutaj jest bardzo mocno zrobione, tak żeby nie mogły ryby tego wyrwać. Także dużo roboty było, żeby teraz zmienić kotwicę. No ale dobra, porzucamy, troszeczkę poluzuję hamulec. I czeszemy dalej. Piękna rybka, naprawdę. Emocje na samym początku wieczornego łowienia, także już jest fajnie. Myślę, że ten szczupak, którego miałem, pewnie waga około 4 kg. Znowu zapomniałem miary. Przesiadałem się z łódki na łódkę, wsiadłem na większą jednostkę, żeby szybciej przemieszczać się. Mam dosyć dużo odległości między miejscami, po parę kilometrów, także dużo czasu traciłem pływając małym silnikiem. Wziąłem większy i drugą łódkę, także jest o wiele szybciej i wygodniej. Wypięła mi się do zbrojka. Nie wiem, może mi się wydawało, a może i nie, ale chyba coś mi delikatnie przysiadło na chwilę, było pojedyncze puknięcie. Ale nie jestem w 100% pewien, ale kotwiczka była wyciągnięta, także no, jest taka możliwość. Widziałem kątem oka około 50 metrów ode mnie, no może nawet trochę więcej. Przełożył się piękny szczupak, na pewno ponadmetrowy. No i będę łukiem pomału w jego kierunku szedł. Zobaczymy, może zajdzie do dna, bo ciągnę po samym dnie. Jeżeli nie, trzeba by było próbować przynętami wyżej, woblerem, lżejszą gumą i próbować w toni, ale nie chce mi się w to bawić. Łowię przy samym dnie. Jeżeli ma coś być, to będzie. I z takiego założenia wychodzę. Jedna rybka już się zameldowała, także myślę, że coś jeszcze będzie, mimo że jest jeszcze młoda godzina. Ale już efekt był. Był jeden, myślę, że będzie i więcej. Siedzi. Proszę, proszę. Znowu ta sama przynęta, znowu longinus. Może nawet pobawię się dzisiaj trochę z nimi.
jest ładna ryba. To jest ładna ryba. To jest bardzo ładna ryba. Mniejsza od tamtego. Ale też jest ładna. Ponad 2 kg. Zapląta mi się w podbierak. Bardzo mocno się zaplątał. Będę miał sporo roboty. Wrócimy, jak go rozplątam. No i słuchajcie. Jest rybka. Taka. Dwuja z plusem. Wraca do wody. No słuchajcie. Dwie sztuki wyjęte z wody. Także jest już jakiś mały sukces. Jeden ładny, drugi troszeczkę mniejszy, ale suma summarum zabawa jest. Cały czas jadę wachlarzem dookoła łódki. Ryba wiadomo chodzi, wchodzi, wychodzi. Może się pojawić z każdej strony. Także warto jest naprawdę zrobić dookoła. Raz przy razie wtedy wiemy, że sprawdziliśmy dokładnie dno. A nawet jeżeli może być tak, że obrzucimy łódkę dookoła, bez brania, może zdarzyć się taka sytuacja, z czym niejednokrotnie się spotkałem, zresztą tak pewnie i większość z Was, że na przykład przy drugim już lub trzecim wachlarzu ryby się odpaliły, zaczęły nie wiadomo skąd brać, wyszły. No bo to są ryby, no niestety, no. Tak jest na rybach. Albo ryby biorą, albo nie biorą. Także naprawdę warto przyłożyć się do obrzucania łowiska. Efekty mogą być naprawdę zadowalające. Żwioterek się zmniejsza, robi się coraz ładniejsza woda. Mam nadzieję, że pod wieczór coś zacznie się dziać jeszcze bardziej. Mimo że efekt już jest, ale nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. No jeszcze pobawimy się trochę w big game. Zobaczymy. Guma 20 cm. Guma większa i ciężejsza, ale za to mniejsze obciążenie. Zobaczymy, może wolniejszy opad coś zmieni. Pobudzi drapieżnika.